Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nastaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jako za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wyspią za nadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Rozważając te słowa, zwróciłam uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą z nich są słowa, które są nam dosyć dobrze znane. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nastaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Słowa te są bardzo proste, ale jednak dość trudne do zrealizowania według tej naszej takiej typowo prostej ludzkiej logiki. No bo jak to nastawić drugich policzek? Jak to mam nie oddać? Mam dać pozwolenie i zaakceptować fakt, że ktoś mnie krzywdzi? Jak to mam się nie dopominać zwrotu czegoś, co ktoś nam zabrał, a jeszcze dać więcej? Ale tak, bo my wierzący nie chcemy postępować tą ludzką logiką. Chcemy postępować logiką boską, logiką Pana. My nie chcemy nienawidzić, mścić się. My chcemy kochać. My chcemy nieść tą miłość i dobro do innych ludzi. Bo co nam da fakt, że się zemścimy? To nie naprawi tych wyrządzonych szkód, tego, co nam się przytrafiło. A całą nagrodę otrzymamy od Pana. Drugim, na co zwróciłem uwagę, jest to, w jaki sposób Pan Jezus porównuje nas, wierzących, do tych, którzy nie są blisko Niego. I to sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, w jaki sposób postrzegają mnie ludzie, którzy mnie nie znają. Ludzie, których mijam na ulicy, ludzi, którzy znają mnie tylko na takie cześć. Bo wiadomo, moja rodzina, moi przyjaciele wiedzą, że jestem wierząca. Nigdy się z tym nie kryłam. Ale jednak właśnie co z tymi ludźmi, którzy nie mieli okazji ze mną porozmawiać i to wiedzieć? Czy są w stanie to zobaczyć po czymś więcej niż krzyżyk na mojej szyi? I zrozumiałam, że właśnie tego chce ode mnie Pan. Od nas wszystkich. Żebyśmy szli przez życie i świadczyli o Nim. Żebyśmy kochali. Żeby każdy nasz czyn emanował Jego miłością. Bo właśnie o to w tym chodzi. Żeby ktoś, kto na nas spojrzy, na to, jacy jesteśmy do drugiego człowieka, pomyślał sobie, wow, ten człowiek nosi w sercu Boga. Żebyśmy po prostu szli i tą miłość, którą otrzymujemy od Pana codziennie, przekazywali tym, którzy może nie do końca chcą do siebie ją dopuścić. Dlatego każdy z nas
powinien się zastanowić właśnie nad tym, czy my w naszym codziennym życiu świadczymy miłością Pana Boga. Czy widać, że jesteśmy wierzący i nosimy Go w sercu.